Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej Duch Święty, dalej dzieła apostolskie i chciałbym przeczytać fragment, który mówi o takim pierwszym, można powiedzieć, już nie proroczym, nie rozpoczynającym, ale po prostu takim, można powiedzieć, codziennym, czy takim no, już po rozpoczęciu doświadczeniu z Duchem Świętym Kościoła. Czytamy o nim w 4 rozdziale. I w tym 4 rozdziale mamy taką pierwsze wyzwanie, kiedy Piotr i Jan stanęją przed Sanhedrynem. Są bardzo wyraźni, są bardzo konkretni, co myślę też skądinąd pokazuje na pewno właśnie, tak jak 8 werset mówi, że Piotr pełen Ducha Świętego rzekł do nich. Zwróćcie uwagę, czyli ten Duch Święty, widzimy, że jego pełnia właśnie skutkuje tym, że się nie boimy. I to jest, myślę, jedna chyba z najważniejszych lekcji. I to jest też ciekawe, że kiedy się właśnie nie boimy, to tym bardziej zyskujemy. To znaczy to przełamanie lęku, ono zaraża. To nie jest tak, że to jest coś, co tylko jest dla nas, ale jak zaraz zobaczycie, to się udziela też całemu Kościołowi. A więc oni mówią wyraźnie, nie ma w nikim innym zbawienia, nie boją się. Rada widzi odwagę Piotra i Jana, dziwią się, próbowali ich zastraszyć, nie wiedzą co zrobić i generalnie oni próbują ich zastraszyć, oni się nie dają zastraszyć. I 23 werset mówi, gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich, czyli do kościoła, opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. I zwróćcie uwagę, że tu jest ten moment zarażenia tą pełnią, można powiedzieć, zarażenia tą taką niezłomnością, tą odwagą. Tym można by powiedzieć właśnie... No właśnie, to jest ciekawy temat. Znaczy, chodzi mi o to, że jeśli ktoś faktycznie jest pełen Ducha Świętego, to swoją postawą może jakby wpłynąć na to, że... No i tutaj pytanie, jak to nazwać? Czy pewne blokady w innych ludziach się odblokowują? Czy ten Duch Święty w jakiś sposób zaczyna po prostu łatwiej przenikać w postawę tych innych ludzi? No ciężko mi jest jednoznacznie powiedzieć, jak to określić. Natomiast jakby na to nie patrzeć, ewidentnie ta pełnia Ducha Świętego się w jakiś sposób może rozprzestrzenić. I to jest coś, co ewidentnie widać, bo kiedy dalej czytamy, oni się zaczynają, podnieśli jednomyślnie głos do Boga, są zachęceni, są zbudowani, chwalą Boga, 24, 25, 26 werset, jeszcze gdzieś tam prorokują przy okazji, widzą psalm drugi w tym wszystkim, że on się spełnia, widzą, że jest przeciwność, ale jednak Bóg jest po ich stronie i zwróćcie uwagę, tu nie ma jakiegoś zwycięstwa politycznego, to jest to zwycięstwo raczej na takiej zasadzie, że się nie dali zastraszyć, że Bóg stanął po ich stronie i w tym sensie to jest zwycięstwo i widzą Boży plan, 28 werset, że to wszystko uczynili, aby Twoja ręka i co Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało, a teraz Panie spójrz na pogróżki, dozwól sługom Twoich, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, czyli zwróćcie uwagę, oni dalej mówią, nam Panie chodzi o to, żebyśmy się nie bali. Nam chodzi o to, żebyśmy stanęli po Twojej stronie tak, jak powinniśmy. I zwróćcie uwagę, to wszystko się kończy, a gdy skończy 31 werset, gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Czyli zwróćcie uwagę, że to napełnienie, jakby z jednej strony, myślę, że w takiej chwili próby, myślę, że no, człowiek, który jest napełniony Duchem Świętym, to się nie boi. Nie boi, ale też może być tak, jak czytamy w innych miejscach, o czym jeszcze będziemy się zastanawiać, że też często Chrystus powiedział, że mówi, że będzie nam dane w tej chwili. A więc myślę, że w jakimś sensie też to jest taki moment, kiedy możemy po prostu wkroczyć w nieznane z nadzieją, że Duch Święty nas wzmocni, że On nam doda tego wszystkiego, czego nie mamy. I zwróćcie uwagę na ten drugi bardzo ważny wymiar. Zaczyna się od Piotra i Jana pełnych Ducha Świętego, a kończy się na Kościele całym, który jest pełen Ducha Świętego. I to jest coś bardzo ciekawego, pewna taka no, unikalna cecha Kościoła, że rzeczywiście ten członek napełniony Duchem Świętym, ten Piotr, Jan, ktokolwiek to tam byłby w naszej sytuacji, może wywrzeć wpływ na całe ciało, może wywrzeć wpływ na wszystkich dookoła i rzeczywiście... Ta pełnia Ducha Świętego staje się czymś, no jest czymś zaraźliwym, no można tak powiedzieć. Jest czymś, co się rozprzestrzenia. Jakkolwiek to by, mówię tutaj jakiejś precyzyjnej, może nie mam definicji, jak to się dzieje w perspektywie takiej, no żeby to właściwie ująć, ale w perspektywie jakby samego skutku jest to ewidentne.
Co oznacza, moim zdaniem, że powinniśmy nie tylko patrzeć na to, kto co głosi, ale również, czy właśnie tą pełnię Ducha Świętego, tą odwagę, tą jasność, tą wyraźność gdzieś ma w sobie, bo tego potrzebujemy, wszyscy tego potrzebujemy, żeby się nie dać zastraszyć, żeby się nie dać gdzieś tam zagnać w kozi róg, nie racjonalizować później jakiegoś takiego swojego lęku, czy zawahania, czy smutku, czy tych wszystkich rzeczy, których tak naprawdę powinniśmy zostawić. Myślę sobie, że to jest bardzo ważny wymiar też właśnie. Ja powiem szczerze, że kiedy słucham kaznodziejów, to słucham i tego, co nauczają, i tego, jak nauczają. Czy jest w tym lęk? Czy jest w tym odwaga? Czy jest w tym taka wolność do tego, żeby mówić to, co widzą w słowie? I żeby się nie bać. Myślę sobie, że te dwie rzeczy są nam bardzo potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty się udziela, czy ta pełnia Ducha Świętego się udziela i wtedy ta odwaga też się wszystkim udziela. I życzę nam wszystkim, żeby tak właśnie z nami było, żeby ta odwaga nam się udzielała i żebyśmy odważnie głosili Słowo Boże, nie bojąc się niczego innego. Nie chodzi mi o pogardę, nie chodzi mi o lekceważenie, ale chodzi mi o odwagę. I tej odwagi potrzebujemy. Panie, proszę Cię o to, właśnie o takie działanie. Dziękuję za ludzi, którzy są pełni Ducha Świętego wokół nas. Niech nas zarażają jak najmocniej. Panie, niech Tobie z tego się wznosi chwała. Z Bogiem i do zobaczenia.